No, kampania w toku. Jak tutaj struktury kujawsko-pomorskiego się mają? Bardzo dobrze się mamy. Kampania rzeczywiście w toku, bardzo dużo pracujemy, w terenie. Na przykład dzisiaj, czyli w sobotę, od samego rana we wszystkich miastach, większych miastach naszego województwa, byliśmy na targowiskach. W Grudziądzu również. Czyli taka praca terenowa? Terenowa praca. Czyli spotykamy się z mieszkańcami. Tutaj w tym wypadku chodziło nam o spotkanie się z małymi przedsiębiorcami, producentami różnych warzyw, owoców w Polsce, ponieważ Polska Razem Jarosława Gowina bardzo mocno promuje polskie produkty. Chcemy, żeby Polacy przyzwyczaili się, żeby preferowali polskie produkty. No i właśnie na targowiskach dzisiaj taką akcję przeprowadziliśmy. Również przeprowadzamy akcję chodząc do mieszkańców po prostu, wychodząc do mieszkańców, spotykając się z nimi w różnych miejscach. Nasze osoby, które są na listach, to robią, ale nie tylko. Również zaangażowaliśmy studentów, mamy taką dużą grupę. Są również osoby, które chcą nas po prostu w różny sposób wspierać. Sondaże tutaj was może tak nie rozpieszczają, chociaż ostatnio spotkałem się z takim, gdzie uzyskaliście 5 z kawałeczkiem procenta. Eurostat troszeczkę wyżej was, że tak powiem, też tutaj ceni. Tak, rzeczywiście, sondaże nas nie rozpieszczają, ale no cóż, my uważamy, że w tej chwili trudno się opierać na sondażach, ponieważ każda sondażownia robi inaczej. Mało tego, sondażownie pokazują, że 50% pójdzie Polaków do wyborów, co jest oczywistą nieprawdą. W tej chwili liczymy, że jak pójdzie 20%, to i tak będzie dużo. Czyli liczycie na niską frekwencję, jeżeli chodzi o strony taktycznej? My uważamy, że nam sprzyja niższa frekwencja, ponieważ pójdzie elektorat zdeklarowany, pewny, i my taki elektorat mamy, w tej chwili go budujemy również. Programowo no cały czas państwo wspierają się na tych filarach rodzina, ten konserwatyzm. Jak to tutaj wygląda w rozmowie z wyborcami? Rzeczywiście nasz program jest konserwatywny w sensie obyczajowym, ale też wolnorynkowy. Bardzo nam zależy, żeby wspierać małych przedsiębiorców i te osoby, które wejdą do Parlamentu Europejskiego, na pewno będą to robić. Bardzo nam zależy na wspieranie rodziny. Wręcz uważamy, że należy na poziomie Europy utworzyć coś takiego jak pakt dla rodziny, żeby nie tylko w Polsce wspierać, ale także i w Europie wspierać. Głównie nam chodzi oczywiście o polską rodzinę, która jest w tej chwili w ogromnym kryzysie. Również bardzo nam zależy na obniżeniu podatków. Uważamy, że podatki powinny być mniejsze, bo są za duże. Mówią to właśnie przedsiębiorcy, ci mali przedsiębiorcy, z którymi się spotykamy. Chcielibyśmy pracować na rzecz ludzi młodych. Chcielibyśmy bardzo, żeby młodzi ludzie z Polski nie musieli wyjeżdżać, czyli żeby takie prawne możliwości dać im działania, żeby po prostu mieli chęć zostać tutaj w Polsce. Kampania wciąż w toku i teraz takie pytanie, kiedy państwo w Grudziądzu jakoś zorganizujecie coś, spotkanie na przykład z kandydatami z listy, w tym może jakaś jedynka nas odwiedzi? W Grudziądzu planujemy też takie spotkanie, być może szef partii, czyli pan Jarosław Gowin, zawita do Grudziądza. 15 spodziewamy się w naszym województwie go. Zobaczymy, jeszcze nie mamy zupełnego opracowanego programu jego wizyty, ponieważ to jest bardzo dynamiczna sytuacja. W tej chwili się zmienia wszystko bardzo szybko, ale bardzo byśmy chcieli do Grudziądza oczywiście, żeby również przyjechał. Mamy tutaj osoby, które w Grudziądzu nas wspierają. I zapraszam wszystkich, którzy chcieliby popracować dla Polski Razem, dla Polski, razem z Polską Razem Jarosława Gowina. Zapraszamy bardzo mocno i bardzo serdecznie do współpracy, bo naprawdę warto. Chcielibyśmy, żeby społeczeństwo zobaczyło, że warto głosować na małe partie, ponieważ zasada jest prosta. Jeżeli będziecie głosować na tych dużych, którzy już są w tej chwili w parlamencie,
nic się nie zmieni. Będzie tak, jak jest. Spróbujcie zagłosować Państwo na małe partie, najlepiej na Polskę razem Jarosława Gowina. Pani startuje z listy? Ja startuję z listy numer 6, jestem na pozycji drugiej.